Drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem Marcinem, drodzy bracia i siostry, ci wcześniej urodzeni i trochę później, i ci najmłodsi, tworzący grupy apostolskie, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Ten fragment listu do Tesaloniczan, pierwszego listu, pierwszej księgi Nowego Testamentu, odnosi się do samych początków chrześcijaństwa. Wiemy, że ono dzięki nauce apostołów rozprzestrzeniało się najpierw na północ od Palestyny, dzisiejszej Syrii, zwłaszcza w Antiochii. Tam przez jakiś czas, dłuższy czas, działał, nauczał święty Piotr. Tam, można by powiedzieć, była stolica chrześcijaństwa. Tam także po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano Christoi, chrześcijanami, dokładnie namaszczonymi. Tak namaszczonym był sam Chrystus. Dzięki wyprawom apostolskim świętego Pawła chrześcijaństwo później docierało do tak zwanej Azji Mniejszej. Dzisiaj to zachodnie wybrzeża Turcji. Ale zdarzyło się, że podczas drugiej wyprawy apostolskiej, też na terenie Azji Mniejszej, święty Paweł ujrzał w nocnym widzeniu Macedończyka, który wołał, błagał, przybądź do nas. I Paweł odczytał w nim, w tym głosie Macedończyka, wyraz szczególnego wezwania ze strony Boga. Jak wiemy z dziejów apostolskich, on i jego najbliżsi towarzysze przepłynęli właściwy fragment Morza Śródziemnego, przeprawili się przezeń i dotarli do Macedonii. Jednym z pierwszych miast, które już na terenie nowego kontynentu europejskiego przyjęło chrzest, a dokładniej niektórzy mieszkańcy tej miejscowości, Tesalonik, stanowili pierwszą grupę chrześcijan mieszkających właśnie w tym nowym kontynencie. W jakiejś mierze, moi drodzy, możemy czuć się spadkobiercami właśnie tych pierwszych chrześcijan Europejczyków. Po okresie nauczania Paweł zgodnie ze swoją praktyką udał się do kolejnych miast, między innymi do Aten, potem do Koryntu. Ale właśnie stamtąd, z Aten, wystosował do chrześcijan w Tesalonikach swój pierwszy list, odpowiadając na te problemy, które wówczas przy jego nieobecności pojawiły się w życiu wspólnoty chrześcijańskiej Tesalonik. To są pierwsze wersy tego listu. Jakżeż bardzo znamienne. Najpierw pisze Paweł, że dziękuję Panu Bogu za nich, za tych chrześcijan. Dziękuję i jednocześnie za nich się modli. Myśląc, mając na sercu trzy cnoty teologalne, którymi oni żyją, pisze o ich dziele wiary. Wiara jest także dziełem. I związanym oczywiście z tym dziełem pewnym wysiłkiem. Czymś, co się ciągle pogłębia i zdobywa. I za to najpierw Paweł dziękuje Panu Bogu, myśląc o chrześcijanach w Tesalonikach. A potem dziękuję za ich trud miłości.
Bo prawdziwa miłość tej, której nauczył nas Pan Jezus, jest miłością trudną. To znaczy związaną z trudem, z wysiłkiem, by każdego dnia kochać Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą i żeby miłować drugiego człowieka jak siebie. To nie ma nic z tego ducha spontaniczności, uniesienia. Owszem, w miłości to też jest, to jest bardzo cenne. Ale ta miłość prawdziwa to trud miłości, by być wiernym Bogu i bliźnim. By na co dzień, każdego dnia, ciągle na nowo budować i pogłębiać więzy z tym, który nas stworzył i umiłował i zesłał dla nas swego Syna i z drugim człowiekiem, który jest taki, jaki jest, wspaniały, piękny, ale także mający swoje słabości i wady. I na koniec dziękuję za wytrwałą nadzieję, jaką oni żyją. Nadzieję na zbawienie, na ostateczne zwycięstwo, mimo trudności i przeciwieństw. Mimo tego, że już wtedy na chrześcijan mieszkających w Tesalonikach inni poganie patrzyli nie tylko ze zdziwieniem, ale pewno i z jakimś lekceważeniem i pogardą. Bo z takiego ducha właśnie rodziły się te prześladowania, które wszędzie od samego początku dotykały chrześcijan. Dziękuję Panu Bogu za ich wiarę, nadzieję i miłość. A potem mówię o ich godności chrześcijańskiej. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o waszym wybraniu. Jesteście umiłowani przez Boga. Przez Boga wybrani. I Paweł ma tego świadomość właśnie dlatego, mając na uwadze to, że uwierzyli. Bo to, że uwierzyli, to oczywiście to był skutek gorliwości Pawła, jego apostolskiego zaangażowania, jego talentowi przekazywania wiary. Ale Paweł wie, że najważniejsze to nie było jego działanie, ale moc i działanie Ducha Świętego. To on, Duch Święty, dał Pawłowi moc przekonywania. Ale także on, Duch Święty, sprawił, że serca tych pogan, do których zwracał się Paweł, tak dalece się przemieniły, że uwierzyli w Chrystusa. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwraca uwagę Paweł. To, że oni uwierzyli, że odtąd żyją wiarą, nadzieją i miłością. I że to dokonało się mocą Ducha Świętego i wysiłkiem apostolskim Pawła. To sprawiło, że oni nie tylko zamknęli się w sobie jako jakaś szczególnie wybrana grupka ludzi żyjących w Tesalonikach. Oni żyli wiarą, nadzieją i miłością po to, aby innym głosić równocześnie Chrystusa, aby swoim skarbem dzielić się z innymi. Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nie musimy wcale o tym mówić. I ta wasza wiara była pełna dobrych uczynków, przejawiające się również tym, z jaką gościnnością i serdecznością otaczali oni świętego Pawła. Świadectwo życia pierwszych chrześcijan. Raz jeszcze powtarzam, to jest pierwsza, najstarsza ze wszystkich ksiąg Nowego Testamentu. Zaczynająca się
ta księga tak wspaniałym obrazem życia ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa i co sprawiło, że nawrócili się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I by jednocześnie służąc Bogu żywemu i prawdziwemu, mieć nadzieję, że kiedyś spotkają się z Chrystusem przychodzącym w swojej chwale. Jakżeż to wspaniały obraz przekazywany nam dzisiaj, zebranym w tej kaplicy. Po tylu wiekach, prawie 2000 lat. Piękny obraz, a jednocześnie obraz, w którym staramy się i mamy prawo siebie rozpoznać. Robiąc rachunek ze swojego dzieła wiary, ze swego trudu miłości, z wytrwałości naszej nadziei, robiąc rachunek z tego, czy potrafimy być wdzięczni Bogu za to, że zostaliśmy obdarzeni tak wielką godnością Bożego dziecka. Świadomością, że jesteśmy umiłowani przez Boga i przez to wybrani. A jednocześnie przeznaczeni, żeby ciągle na nowo odwracać się od tych codziennych idoli, które daje nam świat, tych fałszywych bożków, by zwracać swoje serce ciągle na nowo i z coraz większą wytrwałością i gorliwością do Boga żywego, dając świadectwo innym, jak żyć, jak postępować. I to jest, moi drodzy, pierwsze odniesienie do tego, jak być chrześcijaninem. Właśnie w dzisiejszym dniu, kiedy inaugurujemy już oficjalnie otwarcie tego domu i poświęcenie tej kaplicy, która ma być sercem tego domu. I drugi punkt odniesienia, który daje nam patron dzisiejszego dnia, święty Augustyn. Wywodzący się z rodziny na pół chrześcijańskiej, na pół pogańskiej, bo jego ojciec tu żył ciągle jeszcze w pogaństwie, natomiast matka, żarliwa katoliczka, święta Monika, była bardzo przejęta losem jej syna. Niezwykle zdolnego, niezwykle wybitnego, gdy chodzi o to, czym go obdarzył Pan Bóg, ale jednocześnie bardzo krytycznego. Także z krytycyzmem patrzącym na chrześcijaństwo. On, rozkochany w pięknych tekstach, genialny, gdy chodzi o zdolność słowa. Klasyk, gdy chodzi o piękno języka łacińskiego. Nie mógł zrozumieć, jak można uwierzyć w te księgi Starego i Nowego Testamentu, które często są pisane tak dziwacznym, prostackim wręcz językiem. Jak w nich można odnaleźć wspaniałość głosu Boga, który ma przemawiać do człowieka, jak głoszą chrześcijanie. Więc szukał własnej mądrości. Najpierw u manichejczyków, tych, którzy wizję świata dzielili na zły świat związany z materią i cielesnością, i dobry świat ducha, ten dualizm, który w gruncie rzeczy był zaprzeczeniem tego, co głosi chrześcijaństwo o Chrystusie, Bożym Synu, który stał się człowiekiem. Który stał się człowiekiem z krwi i kości. A potem jego odejście od manichejczyków w stronę akademików, modnego wówczas prądu neoplatońskiego i też w gruncie rzeczy przekonanie, że to wszystko nie prowadzi do
jedynej prawdy, która daje człowiekowi poczucie sensu życia. I tak powoli, powoli, także dzięki modlitwom i łzom swojej matki, zbliżał się do chrześcijaństwa. W swojej autobiografii, pisanej później, Confessiones, czyli w wyznaniach, niezwykle pięknie, ale też i dramatycznie opisał chwilę swojego nawrócenia pod Mediolanem, gdzie wtedy przebywał, gdzie był słynnym, cieszącym się wielkim uznaniem retorem. Otóż, przeżywając pewien kryzys tego, kim on naprawdę jest, byśmy powiedzieli kryzys tożsamości, zaczął bardzo płakać nad sobą, nie umiejąc zdobyć się na jakiś jeden zdecydowany krok, by opowiedzieć się wreszcie za Chrystusa. I tak samotny płakał i naraz usłyszał głos dziecka. Nie wiedział, czy to był chłopiec, czy dziewczynka, ale to był głos dziecka, które się w coś bawiło i powtarzało dwa słowa. Tolle lecce, tolle lecce, czyli weź i czytaj, weź i czytaj. Pod natchnieniem z wysoka wziął do ręki Pismo Święte, otworzył, nachylił i trafił. I tam były słowa z listu do Koryntian, które go tak głęboko przejęły, że w tym momencie już nie było dla niego najmniejszego trudu, by opowiedzieć się za Chrystusem. I pierwszą rzeczą, jaką uczynił, to pobiegł do swojej matki i opowiedział o cudzie nawrócenia. A potem okres przygotowawczy do chrztu, pięknie, głęboko opisany, chrztu przyjętego Wielką Sobotę, podczas liturgii właśnie paschalnych, chrztu z rąk świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, a potem jego życie kapłańskie, jego powrót do rodzinnej Afryki i jego posługa na koniec biskupia tam, gdzie go wybrano i namaszczono w Hipponie. Genialne słowa, teksty, jakie nam zostawił, bardzo ich dużo było i z dziedziny filozofii, i z dziedziny teologii, komentarzy do Pisma Świętego, przekazane cudownym językiem łacińskim, sprawiły, że cieszył się ogromną sławą. A jednocześnie jego odchodzenie przyszło na czas dla Europy ówczesnej i dla Kościoła prawdziwie dramatyczny. A to dlatego, że zaczął się okres wędrówki ludów, przybyłych ze wschodu, niszczących wszystko, co było wielkim skarbem kultury greckiej i rzymskiej. Augustyn umiera w Hipponie w roku 430, kiedy mury tego miasta zdobywane są przez wandalów, których nazwa stała się symbolem totalnego niszczenia wszystkiego, co piękne i wspaniałe. A on właśnie wtedy pisał dzieło o Państwie Bożym. O tym, by starać się poprzez nieraz bardzo trudne wydarzenia tego świata zrozumieć w nich działanie Bożej opatrzności. Mimo tego, że padają królestwa i cesarstwa, jest Bóg, który swoją ręką opatrznościową prowadzi w sposób pewny ludzi do zbawienia. Moi drodzy, i ci chrześcijanie pierwsi, chrześcijanie europejscy w Tesalonikach i święty Augustyn swoją drogą, swoim dochodzeniem do Boga i swoim
odkrywaniem Bożych tajemnic. Stają się wzorami dla was. Dla nas wszystkich zresztą. By rozumieć, że wiara w Chrystusa jest prawdziwie dziełem. Dziełem Boga w nas, ale także dziełem naszym, bo jest naszą odpowiedzią na te niekiedy bardzo długie wołanie Boga, by do Niego wreszcie przyjść i na Jego działanie łaski się otworzyć. To także trud naszej miłości. Ciągle przewartościowywanej z miłości siebie. Tak pochwalane jest zwłaszcza we współczesnej kulturze, że ja się tylko liczę na to, by myśleć o Bogu i o drugim człowieku. Rezygnować z tego punktu ciężkości, jakim jest moje własne ja, w kierunku tego, co poza mną. W kierunku Boga i drugiego człowieka. I nadzieja. Wytrwała nadzieja, mimo tych zawirowań i niepewności współczesnego świata, także w postaci tej wojny, która jest za naszą wschodnią granicą, tych niepokojów, które pojawiają się pośród nas i tych zagrożeń nowymi ideologiami, które są samej swej istoty antychrześcijańskie. Otrzymujecie, moi drodzy, ten dom. I mówię z całą świadomością, dom, w którym macie się czuć jak u siebie. Ale kiedy mówię, macie się czuć, to nie jest nakaz, bo tego się nie nakaże. Dom się tworzy sercem. Dom się tworzy spotkaniem. Dom się tworzy otwartością. Ale to serce musi się uczyć kochać. I ta otwartość musi mieć dla siebie wzór. I to ta gotowość, by przyjąć innych, musi mieć swój fundament. Jest nim Jezus Chrystus. Obecny w Najświętszym Sakramencie. Może zauważyliście, moi drodzy, na niektórych tabernakulach, czy tuż pod nimi, czy nad nimi, niekiedy znajduje się napis Jestem. Bóg zawsze jest, by przyjąć, by uczyć miłości, by przyjmować. Przybywając do tego domu, moi drodzy, uczcie się przede wszystkim od Chrystusa. Co znaczy dom? Dom, który chce, którego istotę pragnie nas nauczyć Pan Jezus. Uczcie się tego domu, różnych jego przejawach, po to, żeby stając się coraz bardziej dojrzałym, byście umieli, czerpiąc doświadczenie z tego domu, z tej kaplicy, tworzyć nowe, prawdziwie chrześcijańskie domy. I w ten sposób przedłużać tę wielką, wspaniałą tradycję pierwszych chrześcijan z Tesaloniki i tę tradycję świętego Augustyna, który nie bez powodu po dzień dzisiejszy obdarzony jest szczególnym tytułem nauczyciel Zachodu.